Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed Black Flag. Standardowo już na początku odcinka przypominam o wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Ja chyba coś zmieniłem, bo coś się dziwnie słyszę. Nie jebnę nic tam na statku? Nie, a dobra, bo mamy... O, teraz powinno być lepiej. Zmienił mi się tryb na stereo, czy coś tam. W mikrofonie przestawiłem sobie przez przypadek. Dobra, no co, podpływamy do statku i rozpoczynamy kolejne misje. Nie wiem, metalu na maksymalne usprawnienia kawki. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. No nie wiem, czy ja po takiej desce bym przeszedł na drugi statek. Z racji, że one się tak bujają. Dobra, i kurwa, odszukaj portugalski statek, co? Kurwa, jaką flagę miała Portugalia? Oto jest pytanie. Czy co, bo szczerze nie pamiętam. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? You'll need its flag for this ruse to work. If I can steal that flag without disturbing so much as a fleet, I'll do it. By all means, try. Okay, pływanie w ukryciu. Musimy tylko skraść banderę, co? Najlepiej tak, żeby mnie kurwa nikt nie zauważył. Nie powiem, że to będzie proste. Kurwa, tlen mi się kończy. Dobra, tu mnie chyba już nikt nie zauważy, nie? Okej, przeszedłbym z tyłu statku, bo tutaj stoi sobie dwóch ziomków i się jopi w tą stronę. W sumie to nawet trzech. Há homens em terra neste momento em busca de uma arma que sirva de tal propósito. Mas desta strony powinno być kapeczkę łatwiej. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Czekajcie, tu się jeden akurat odwrócił. Dobra, szybko na górę, zanim mnie wykryje. Dobra, przestał się interesować. Idioci. Dobra, poczekam, aż ten na górze przejdzie sobie tam, wiecie, na lewo i się będzie gapił w tamtą stronę. Okej. Dobra. Idzie świetnie jak na razie. Nie. Pięknie poszło, bez żadnych problemów, jakoś tak dziwnie. Dziwnie się z tym czuję, faktem.
lá consigo, jovem. Entrego os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade para falar consigo. É uma pena. Até à próxima. E que Deus os abençoe. Dobra, strzelec. Tam coś mnie wykrył, ale nie zdążył strzelać, także elo. Kurwa, dobrze poszło. Zbyt dobrze. Tego się trochę boję. W ogóle mam nadzieję, że w końcu nie będzie kurwa tellingu ani nic. Ustawiałem tak kurwa ustawienia w tej kurwa panelu NVIDIA, że powinno być dobrze i nawet klatki nie powinny jakoś rwać. Mam taką nadzieję. Odszukaj noso, senior. Senior. Zakładam, że lepiej w żaden z tych statków nie jebnąć, bo się będziemy napierdalać. No to są jakieś chyba fregaty. Dobra, z sześcioma fregatami, dwoma liniowcami sobie poradziłem, to i z tym bym sobie poradził. Kurwa, te legendy są najgorsze. Nie chcę mi się ich robić, ale one też nie mają jakiegoś specjalnego bonusu, tylko dużo reali. Jakoś. Hajs się farmi sam w tej grze, wysyłając te statki i tak dalej, także mech. Nie chce mi się pływać na te legendy nawet, no to jednak wiecie, to jest męczarnia, to po co to? Po co się męczyć, nie? No so senior chyba, tak mi się wydaje, taki to będzie statek, tylko kurwa, który to jest, skąd ja mam wiedzieć? A nie powiedzieli, czy to brick, czy to liniowy, czy to szkuner. O, mamy go. O, i zajebałem w kamień. Up ahead! They're unloading something from that ship. Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. If it contains the prize I seek. Dobra, przeszukaj, tak? Pływanie w ukryciu. Do krzaczków. Ale jak idealnie, że tu krzaczki są akurat na brzegu, nie? Chyba tlen mi się kończy. Dobra, idealnie po prostu, kurwa. Idealnie, żem sobie przypłynął. Tylko teraz muszę sobie jakoś przebrnąć dalej. Dobra, tutaj ziomeczki się chyba tak, te się odwrócą, te pójdą tam, to ja sobie przebiegnę tutaj, nie? Z krzaczka do krzaczka, będzie dobrze. Może nawet nie będę musiał, wiecie, zużywać żadnych moich zasobów. No i się akurat teraz tutaj gapi. Tak trochę gorzej, nie? Dobra, oni się odwrócili, także do krzaczków. I elo do tych nawet. Tempos estranhos estes em que espanhol pode andar a passear pelo convés de dos nossos vasos. Não é que eu sou mustaviani. Tem estado ali parado há algum tempo, sem motivo para tal. Tamci nie wiem, czy jeszcze będą zwracać na mnie uwagę, ale ci tutaj na pewno, nie? Dobra, tu już widzę krzaczki kolejne. Fantastyczne. Tamten się coś zainteresował, ale jednak nie. Dobra. Tutaj już będzie trochę gorzej. Jest ich dość sporo na dość małym obszarze, nie? Z tamtego rejonu nie powinni się interesować tym rejonem za bardzo, także mogę sobie zaryzykować strzałkami Berserkera. Żeby sobie tu co nieco poszaleć. Drugi ciężki, może jeszcze jeden.
Wiecie, takie rozproszenie ich po prostu nie dość, że da mi okazję, tylko poczekam aż ten strzelec się tam. Obróci może. Przebiegnę sobie tędy tutaj. Ten jaki w ogóle kosiarz. Śpi. Ty też śpi. No i zajebiście, kurwa. Przeszukaj. Okej. Gdzie się teraz udać? Tam? Tam podpłynęli sobie, czy co? Nie wiem, o co chodzi, ale płynę! Płynę w tamtą stronę. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Tak, tam jest statek chyba. Dobrze ja widzę? Ej, wait. A tu jest statek! O kurwa, dobra. Skąd on się tu wziął? Myślałem, że tam się schowali. Oni tutaj, kurwa, płyną sobie. Kurwa, zadowoleni. Ja niczego nieświadomy nawet. Przypłynęli po mnie z tej strony. Kurwa, to nie mogli od razu mnie tu wyrzucić. Byłoby łatwiej. Okej. Czyli płyniemy dalej. No to patrz, już mi się ściana za Nemusa buduje. Mówię, o co chodzi, nie? No dobra, tamten statek będę musiał śledzić, co? How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. No to jest jakiś sens, nie? Zabić tylu, ile stoi nam na drodze. Kurwa, tak powiem wam, że mało widzę przez tą mgłę. Serio? Lekko go puknąłem. Ja nawet nie miałem tutaj jak przepłynąć, kurwa, musiałbym zawrócić. Muszę bardziej z prawej strony po prostu, o. A dobra, gra mnie trochę inaczej, a, bo ja wtedy za długo płynąłem może. Wiecie, bo zanim byłem na statku, to on już tam sobie popłynął dalej, nie? Men who ran the same gauntlet and lost their way. They made of sterner stuff, Annie. How often have they... On bardziej z prawej płynie. No tak, to bym wiedział, a kurwa, skąd miałem wiedzieć? Jak ja się tak mocno wjebałem na lewo od razu. Okej, tutaj narzuć się jak statek. Halo pomocy. Oczyść drogę dla Kawki. Okej. Spoko, gro, damy radę. A jak tu sobie podpłynąć, tak w miarę, wiecie, safety, safety, nie? Tych dwóch sobie zaraz pójdzie chyba. Tak jest, idealnie. Tutaj widzę krzaczki zaraz za nimi były.
pela viagem de volta a Lisboa. Ouviste falar do que aconteceu àqueles piratas britânicos em Nassau? Dom Jorge enviou um dos seus homens para os tirar de lá e parece que ele fez um bom trabalho. Já estamos zdecydowanie za daleko. Że mamy tylko w tych krzakach nie znalazł, bo tak sobie tak na jolo strasznie tu podbiegłem. Okej, okay, wyjebundo. On tam będzie szalał teraz. Aha, dobra, już go nie ma. Dobra, ten nie wie, co się odjebało właśnie. To mi się podoba. Niech się jeszcze tylko odwróci, to sobie podbiegnę do kolejnych krzunów. O właśnie. O to mi się rozchodziło. Krzaki są po prostu świetną metodą, kurwa, działania w tej grze. Dobra, tu idzie trzech ziomusiów. Tam łazi jakiś dwóch. Tu idzie trzech, tam idzie dwóch. Znaczy ja sobie zdążę dobiec do jakichś krzaków, tak żeby się nikt nie zorientował. Tych dwóch jak się może obróci. To sobie gdzieś tam dojdę, nie? Dobra, stamtąd mnie nikt nie widzi. Czy to są jakieś krzaki? Gdziekolwiek. Jolo. Dobra, tylko teraz staje kurwa trochę za blisko. I on tutaj. Strasznie właził w to drzewo, nie? Jak tamci się odwrócą. To tych dwóch sobie będę mógł killim, nie? Musiałbym sobie podejść gdzie indziej trochę. Jolo! Ma przestanie się interesować, czy nie, czy się nie przestanie interesować? Okej, padli. Nie, do tego ziomka jestem za daleko, nie? Niestety. Dobra, tamten się nie interesuje mną na razie. Czy to jest jeden, czy to jest dwóch? O, to jest pytanie. Nie, on tu jest sam, okej. Okay. Żegnaj. Przejmij kontrolę nad statkiem. Wow! Dobra, to było piękne. We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons!
Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! Ucieknij z okrętem flagowym. Okej, no dobra, to przyspieszamy zatem. Panie, on to ma na strzałat. Dobra, nie wiem jak bardzo to dobrze zadziałało, ale... Dobra, tam mamy aż dwa stoją sobie. Nie wiem, czy ktoś mi pomaga w tym momencie, czy nie zatapiać te statki. Czy ja dam radę zniszczyć dwa w ten sposób? Jezus Maria, ten to napierdala stateczek, nie? Czy ten zatonął? Nie wiem, wystrzelę w niego tak na wszelki wielki. Tam znowu coś płynie, jakieś kurwa małe gunwo. Okej. Nie wiem, czy mi się tu jakoś kończy amunicja, czy nie. A napierdalam, kurwa. To jest mój ziomek chyba. Czy mam jakieś beczki? Nie wiem, jakieś działa kurwa z tyłu. God damn it. Okej. Nie wiem, tutaj mam dopłynąć. Dobra, zatrzymam się. Jeżeli będę musiał, będę tak napierdalał. Jezus Maria, strzelanie do tyłu, takie śmieszne. Dobra, jakiś bryg, kurwa, zniszczę go zaraz. Chyba straciłem trochę życia ogólnie. Okej, chyba zniszczone wszystko, ale... Życie to ten, to jedno, nie? Ale no, musiałem tu i tak dopłynąć. Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look. A, nie zabiłem go z liny. Ale dobra, to było fajne, to mi się podobało. Takie rzeczy to ja lubię, nie? Okej, dobra. Co mamy dalej, moi drodzy? Co mamy dalej? Gdzie my mamy płynąć? Mamy płynąć tutaj. Mord i rzeź. Kurwa, zastanawiam się, czy... Nie, no dobra. Zrobimy jeszcze tą misję. Najwyżej będzie dłuższy trochę odcinek. Nie, tam pewnie 40 minut. A w sumie powoli chciałbym to skończyć. Assassina 4, zacząć Rogue'a. Wiem, że tam też będzie pływanie, także motyw się bardzo nie zmieni. Przewodnie, że tak powiem. Ale zmieni się postać, zmienią się poglądy, zobaczymy jak to jest od strony templariuszy. Też nie wiem, jakoś tak motywy asasyńskie, że poznanie prawdy jest lepsze niż takie bogace nasze, wiecie, niż takie templariuszkie, jak oni się tam bogacą i zdobywają władzę, rządzenie jednostką, kurwa, wiecie co, jak... No to patrzę, to kurwa cały świat jest taki takimi templariuszami. Asasynie walczą o wolność i prawdę, nie?
czyli ludzie, którzy łamią prawa nałożone przez templariuszy, kurwele. Bo to tak jakoś by tak było. Jest w ogóle fajnie, że w tej końcówce spotykamy się na morzu, żeby opracować, co mamy działać dalej. A nie, kurwa, tak jak wcześniej, że na lądzie braliśmy zlecenia od wszystkich. Taki smaczek bardziej niż wiecie, coś ten, ale... Ale fajnie już tak, że dwa statki na morzu, płyniemy. Can you feel it, Addy? We're moments away from the grandest prize of all. I feel nothing but a hot wind in my ears, Captain. Come on, man. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us. 10 times over. As you wish. Ahoy, Roberts. We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? It's Hornigold! Burn and flay that turncoat. Deal with your old friend in haste, Captain, before I regret my favor to you. Captain, think carefully. Odszukaj Benjamina. What are you grousing about, Annie? It's Ben Hornigold, come to kill us out there. Aye, and the traitor needs to die. But what then? Rozumiem, że płyniemy z jakimś sojusznikiem, tak? More than he and his Templars? No, I can't, and I don't care to try. But if you've a better idea, by all means, tell me. Forget working with Roberts. Tell the assassins. Bring them here, and let them protect this place. Aye, I'll bring them here. If they're willing to pay me a good sum for it. Reef the topsails! We'll have a hard fight if Hornigold draws us any deeper into this fog. We're nearing the Devil's Backbone. You mean them crags that look like the backbone of a beast? Aye. El Espinazo del Diablo, Spaniards call it. A, wyrobię się... Okej. Okay. Nie chciałem, żeby tamten mnie zaczął wykrywać jakoś. Niech sobie trochę odpłynie. Okej, okay, poszło pięknie. Tylko teraz tam mnie będzie mógł wykryć ktoś. Fregata, okej, okay. Dobra. Elo! Ła. Dobra, poszło ładnie, bez większych walk. Znaczy nikt więcej się nie przyczepił, nie? Gdzie tam będziemy? Ale będzie gdzieś tu na wyspie, czy gdzieś wokoło? Nie no, chyba na wyspie, nie? Czy tam muszę jakoś wejść, kurwele. Może nie będzie na wyspie? Nie wiem. Dobra, to są jakieś szkunery. Oczywiście już mnie widzą. Dobra, po nim. To jest piękne. Dobra, gdzie będzie ten Benjamin cały? Kim on jest? Myślę, że są po prostu przegenialne, jeżeli chodzi o zasięgi. Coś atakujecie, a to nawet jeszcze do końca nie wie, że jest atakowane. Dla moździerza mam chyba litarne zamontowane w tym momencie. Jezu, jakiś zoom mi się zrobił. Halo, pomocy. Oh,
job done for me. O, tutaj jest Benjamin. Halo, no to gin, frajerze. Znalazł się, szkunerem sobie płynął. Mógł polecieć bardziej jak Terminator. I will be back. Dobra, to lećmy go zabić w takim razie. Nie wiem, czy lepiej się tu będzie przeskradać przez te wszystkich tych, czy... Skradanie zawsze się jest jakieś taką bardziej, wiecie, opcją natywną, nie? Okej, tutaj jakieś ziomusie idą. Dobra, padli. Muszę kurwa aż tam dotrzeć. No dobra, podpłynę sobie może tutaj kawałek. Tam jest jakieś wejście, tu sobie biega sarenka. Po co mam się przepierdalać przez cały tabun ludzi, jak mogę przejść jakoś tędy, nie? Nie wiem, czy tam jest jakaś opcja wejścia, ale... Ucieknę przed tym gościem. Dam radę. Nie, tutaj się kurwa nie pływa nawet, to jest trochę chujowe. Ej, dobra, widzę, że będę musiał sobie jednak trochę się powspinać. A, tu nie dam rady. Szkoda. Jednak muszę przejść tędy. No te skały nie wejdę chyba w żaden sposób, a... Coś to za tajemne przejście. A, już tu chyba kiedyś byłem, okej. Okay. Zauważyłem po otwartej skrzyni, nie? Dobra, przełam obronę. Dobra, powalczymy sobie troszeczkę po prostu. Nie, sorry, ja nie miałem pistoletów wybranych. To gorzej. Dawaj, bo na ziemi leży. Kenway. O, pięknie, poszło. Wiecie, ja po prostu uwielbiam, jak ja panikuję i maszuję te przyciski. Jak pojebany. Zawsze tak robię. Nie wiem, czemu już tak mam, ale tak mam. Tego strzelca bym sobie może zdjął. Gdzie on jest? Okej, okay, nice. Very nice, very nice. Tak, łaziłem tu kiedyś. Do końca nie pamiętam, czego tu szukałem, ale czegoś tu najwidoczniej szukałem, nie? Chciałem go zajść od tyłu. Lepiej tak, żeby się nie zorientował, że go zachodzę od tyłu, nie?
Szkoda, że nie mogę czymś rzucić. Byłoby piękne. Nie, wait, mogę. Tak? Mogę rzucać bombą tak, żeby ten... Nie. Myślałem, że mogę sobie tak parabolą nią rzucić, nie? Było zbyt epickie chyba. Dobra, spróbujemy tak? Może? Muszę się obok tych dwóch przeskradać, ziomusiów. Dobra, nie zauważył mnie. Zajebiście. Biegnę dalej. I know this bastard, and I've seen what he can do. He'll be after me, sure as I'm standing here. Hold your ground and be ready for anything. Hello. You could have been a man who stood for something. But you've a killer's heart now. With nothing but metal to show for all your blunders. Campsite better than you, Ben. The heart of a traitor who thinks himself better than his mates. Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell, huh? Nothing but murder and mayhem. You threw in with the very kind we once hated! No! These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. It may be. But now the world has one less snake in it. And that's enough for me. Okej. Okay. A to było fajne, bo wiecie, no się coś tak działo. Oczywiście każdy może przychodzić tutaj jak chce w tym momencie. Także dobra, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bios.